Dzisiaj zapraszam Was na recenzję tych trochę dziwnie wyglądających słuchawek. Ale, to wcale nie są słuchawki. Nie tak się je nosi. Bardziej odpowiednio będzie w ten sposób, ale nadal, moi drodzy, to nie są słuchawki. Partnerami kanału są sklep mocnykomputer.pl, producent komputerów z serii Mastero, które możecie kupić z moim kodem rabatowym, oraz serwis z grami Instant Gaming. Witajcie, dzisiaj będzie recenzja czegoś takiego. Zapowiadałem Wam ten gadżet już jakiś czas temu i wygląda on może jak słuchawki, ale słuchawki to, moi drodzy, nie są. To jest coś takiego, co nosimy mniej więcej w ten sposób i jest to, uwaga, przenośna klimatyzacja. Jakkolwiek by to nie brzmiało, myślę, że Was w tej chwili zaciekawiłem. Jeśli męczą Was upały, to tym bardziej warto obejrzeć. Zaczynamy. No i dzisiaj zapraszam Was na recenzję przenośnej klimatyzacji, czyli czegoś takiego jeszcze u mnie nie było. Link do zakupu tego gadżetu macie w opisie filmu. Powiem Wam, że bardzo byłem ciekaw tego urządzenia. Kiedyś przeglądając internet, coś takiego mi się pojawiło i zaciekawiło. A ja sam upałów nie lubię. W domu mam klimatyzację, ale jak jestem na wyjeździe, na przykład z przyczepą kempingową, no to czasami jest ciężko, ponieważ jeszcze nie mam klimy w przyczepie i za szybko raczej mieć nie będę ze względu na koszty. Postanowiłem przetestować taki właśnie osobisty klimatyzatorek, który nie jest typową klimatyzacją, ponieważ nie schładza, ale powoduje ruch powietrza, co może być bardzo fajne w trakcie upałów. Zobaczmy na początek, co jest w zestawie. I zbyt wiele tego nie ma, bo jest kabelek do ładowania z USB na micro USB, czy jeszcze stary typ, no po taniości niestety. To jest taka rzecz generalnie z AliExpress, ale z polskiej dystrybucji też można sobie zamówić z Allegro chociażby. Mamy instrukcję, mamy też kserówkę instrukcji spolszczoną i na pudełku trochę informacji, wymiary i mamy tutaj wersję 5W, ponieważ widziałem takie wentylatorki, które miały też na przykład 3W, więc słabsze by były. Tutaj mamy całkiem dobrą moc, ale o tym będzie też za chwilę. I o bardzo ważnym aspekcie, czyli o czasie pracy na jednym ładowaniu, to też trzeba sobie powiedzieć. No dobrze, odrobina praktyki. Włącznik mamy w takim dość dobrym miejscu, jest on tak lekko zapadnięty, więc da się wyczuć palcem. Na drugiej części nic nie mamy, więc jest to dość łatwe do ogarnięcia. I z tej strony mamy te otwory, po drugiej stronie nie mamy, więc też gdybyśmy założyli to odwrotnie, to będzie od razu wiadomo, że coś jest nie tak. Odpalam na pierwszy tryb i już jest tutaj całkiem miły powiew powietrza. Tak jak tutaj siedzę w około 21 stopniach, no to jest ok. Natomiast na zewnątrz przy wysokiej temperaturze na pewno byłoby to troszeczkę za mało. Tryb pośredni, no to już jest całkiem przyjemny wiaterek. No i też poziom hałasu wzrasta. I maksymalny tryb, no to już jest naprawdę odczuwalne. Z tym, że nie mamy tutaj żadnej regulacji, więc dużo zależy od naszego kształtu głowy. Czyli po prostu przy mojej takiej niezbyt masywnej budowie, to ja bardziej ten wiatr czuję tutaj w tych okolicach, ale dla mnie to jest akurat fajne. Jest to naprawdę orzeźwiające. No i sprawdzamy samo urządzenie. Wygląda on właśnie tak. Powietrze zasysane jest tymi tutaj niewielkimi otworami. Mamy elementy w kolorze złotym. Słuchawki mają fajny kolor. Do wyboru było kilka kolorów. Tutaj też taka złota ramka. Powietrze mamy zasysane tędy, a tędy jest wypuszczane. Więc jak założymy odwrotnie, to wiadomo, że źle. Elastyczne są, rozginają się, żeby założyć bez problemu. I na prawej mamy włącznik i kontrolkę. Jak naciśniemy, to następuje odpalenie i mamy trzy tryby. Natomiast możemy wziąć sobie powerbank, zasilić. Wtedy mamy też czerwone światełko, które sygnalizuje zasilanie. No i możemy w tym trybie sobie używać. Te 5W bardzo długo nie rozładuje tego powerbanku. Tak więc są opcje do wyboru. Teraz sprawdzimy sobie siłę tego wiatru w metrach na sekundę. No tutaj mamy ponad 2 metry na sekundę, całkiem. A tutaj wow, zobaczcie, jest po prostu coś niesamowitego. Tutaj nawet było około 20 metrów na sekundę przez chwilę, o właśnie. Tak więc nieźle. No oczywiście takim urządzonkiem trochę ciężko to przyłożyć do całości, więc mierzymy tylko tak poszczególne momenty, elementy, no ale siła wiatru jest naprawdę niezła. Po drugiej stronie mamy podobne wyniki, naprawdę sporo. No i tutaj przy tym miejscu, gdzie to powietrze jest zasysane, też jest oczywiście rejestrowany przepływ powietrza i to taki całkiem. Moc zasysania tego powietrza jest naprawdę duża, a tutaj rozłożone to jest na większej części, ale ten podmuch jest wyraźnie odczuwalny. Zróbmy jeszcze test chusteczkowy, czyli to samo co w przypadku testowania podkładek chłodzących pod laptopy, żeby pokazać Wam tą siłę wiatru, tak już w bardzo prosty sposób urwałem tutaj kawałek chusteczki i zobaczmy, co się będzie działo. O, to jest pierwszy poziom, myślę, że nawet wezmę większy kawałek tej chustki i zobaczymy, co się z nią będzie działo.
Pierwszy poziom, o, chustka już uniesiona. Ten pierwszy poziom to jest taki delikatny powiewik. Jak jest bardzo upalnie, to nieodczuwalny. Ja wolę zdecydowanie ten trzeci tryb wtedy. Włączamy drugi bieg, chustka już ostro faluje i trzecia prędkość. No jest naprawdę mocny powiew. Weźmiemy nową chustkę i pokażę Wam to z tej perspektywy. Pierwszy bieg. No, chustka już uniesiona. Ja oczywiście tego nie podnoszę w żaden sposób, trzymam tylko za koniuszek. Drugi bieg. No, widzicie, że tą chustkę mocno tutaj odsuwa ten powiew powietrza. I trzeci bieg. No, tutaj ta chustka, jak dobrze trafi, to już normalnie może tutaj latać. No więc jest siła. Natomiast co jak kogo owiewa, to zależy też dużo od kształtu głowy i dopasowania sobie tego odpowiednio, czyli wyżej, niżej, bardziej na kark, mniej na kark i tak dalej. Opinii zasięgnąłem przynajmniej kilku i były dość skrajne. Niektórzy prawie nic nie czuli, inne osoby odczuwały rewelacyjny powiew. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że jak na dworze jest 30-35 stopni, no to też tutaj to leci 30 parę stopni, bo temperatura powietrza będzie taka sama. Natomiast generalnie jest fajnie. Jak jest taki upał, powietrze stoi, nie ma żadnego wiatru, no to ten nawet taki ciepły jest naprawdę przyjemny. No to oczywiście moja opinia, a jak to kto odbierze indywidualnie, no to już jest każdego odczucie, a każdy to może odebrać po swojemu. Natomiast dla mnie ten gadżet ma jak najbardziej sens. A jak na przykład jestem w moim studio, gdzie mam na ogół około 20 stopni i włączę sobie ten średni albo najwyższy bieg, to to powietrze już mnie po prostu ziębi. Więc w zależności od temperatury powietrza ten efekt może być bardziej lub mniej odczuwalny. No i ostatni test, sprawdzimy sobie głośność urządzenia, ponieważ jest ono na głowie dość blisko uszu i powiem Wam, czy ten hałas według mnie jest uciążliwy, tak więc sprawdźmy. No i okej, mieliśmy do 60 dB, czy to jest dużo? W teorii tak, natomiast powiem Wam, że ten dźwięk jest taki w miarę przyjemny jeszcze, ponieważ jest to tylko podmuch powietrza, jest jakiś drażniący dźwięk, więc jeśli komuś by przeszkadzał, no to polecam sobie założyć jeszcze jakieś słuchaweczki, czy nawet jakieś TWS-y. Oglądając film, czy słuchając muzyki, naprawdę nie zwracamy na to uwagi. Natomiast jeśli ktoś jest wrażliwy na hałas tego typu, no to myślę, że może to przeszkadzać. No ale na to nic nie poradzimy. Są to małe wentylatorki, więc mają bardzo dużą prędkość obrotową, co się wiąże jednocześnie z hałasem. Ok, podsumowując, możemy to zamówić z Polski, czyli szybsza wysyłka, krajowa gwarancja, ale wyższa cena, albo możemy sobie zamówić na przykład prosto z AliExpress, wtedy mamy taniej, ale czekamy jakieś 2-3 tygodnie na ogół. No i gwarancja jest, ale w Chinach, więc odsyłanie takiego sprzętu myślę, że się mija z celem, jeśli się popsuje, no to już trudno. Myślę, że taniej będzie zamówić po prostu kolejny egzemplarz albo coś innego, coś podobnego, ponieważ takich urządzeń w różnych wersjach widziałem przynajmniej kilka. Tutaj generalnie, jeśli chodzi o samą funkcjonalność, to jestem zadowolony, ponieważ generalnie sam produkt nie przeszkadza, nie uwiera, jest w miarę lekki. Mnie przynajmniej kark nie bolał po kilku godzinach użytkowania tego. Wytrzymałość na baterii, no potwierdziła się, na najwyższym trybie jest to jakieś 5,5 godziny, na najwyższym faktycznie do 10 godzin, na pośrednim pewnie by było około 8, tak więc mamy 3 tryby pracy i ten najbardziej dynamiczny tryb zapewnia naprawdę fajny powiew, nawet jak na dworze jest dość gorąco. Przyjemny powiew powietrza, nawet jeśli to powietrze było ciepłe, ponieważ jak siedzimy w 30 stopniach, no to powietrze, które to urządzenie zasysa, też ma 30 stopni automatycznie, nie chłodzi go w żaden sposób, ale ten powiew naprawdę coś daje. Tak więc jest to gadżet, nie jest to żadna rzecz obowiązkowa, którą musicie mieć w domu, ale jeśli nie lubicie upałów, jeśli męczycie się wtedy strasznie, to myślę, że coś takiego warto przetestować, bo faktycznie może to coś dać. Jeśli recenzja Wam się podobała, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takich gadżetach. Widzieliście kiedyś coś takiego? Kupilibyście sobie coś takiego, czy raczej uważacie, że to strata kasy? Dajcie znać, chętnie poczytam inni widzowie też. No i zachęcam też do subskrypcji kanału. A gdzie kupić to urządzenie z polskiej dystrybucji? Zostawiam Wam link w opisie filmu. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was, cześć!